Zdrowia. No tu góry w stanie Nowy Jork, w tym północnym. To są tak zwane Catskill, czyli tak jak Cats, czyli liczba mnoga kotów. No tutaj są wodospady. Teraz mało tych wodospadów jest. Znaczy mało wody, ale tu na dole jest taki strumień. Tam wygląda, tam widać przez, są takie małe schodki. Tutaj zbiornik wody. Można zejść tam na dół, tam ludzi na razie nie ma. Tam naokoło to można przejść przez prawie kilometr. Także jest przyjemnie. No tu ciekawie było, tutaj biznes robili. Był hotel, zaraz zrobię, sfilmuję to, co zdjęcie jakieś dosyć stare. Ciekawie, mało elektrowni nie ma. Tutaj pójdę dookoła. Tu jest zejście. Tam się wchodzi, tamtędy się schodzi. No mało tam, 500 metrów chyba. Tutaj jest wyjaśnienie. Wyjaśnienie tego wszystkiego. Także Catskill, teraz to skrócili to na Catskill. No i co tu jest napisane, że to były epoka lodowcowa, to wszystko powygniatało, 230 stóp, czyli tak 60 metrów. Jakiś przedsiębiorca w 1820 roku, Piotr Schut, sobie kupił to wszystko. W 1852 roku, czyli to 10 lat przed wojną secesyjną, to miał taki no dom do wynajęcia. Zrobił tam schody do tego basenu wodnego. No, brał pieniądze za tam jeszcze z tyłu, gdzieś można było wiedzieć, zobaczyć. W XIX wieku to wszystko było odwiedzane przez pisarzy, malarzy, poetów. W pewnym momencie 300 ludzi mogło mieszkać. W 1881 roku zamknęli, w 1863. Później się wzięła departament konserwacji przez sekundę. No i tutaj jest to zdjęcie, jak to wyglądało 100 lat temu. No to 300 osób, no to faktycznie nieźle. Catskill Falls. No ciekawe. Także w 65 roku zaczęło się ten stary dom rozwalać. W 65 się spalił. No i teraz wzięli od nowa. To zrobili. No. Także macie wycieczkę. Dosyć nisko jest. Niezły spadek. No i to tyle. Kiedyś hotel, tylko ciekawe, jak tu dojeżdżali. No 300 osób, no to niezła przepustowość. Jest coś na dole? No nie ma, 700 stopni. Nikt nie dochodzi.
Zdrowia.